Witam Państwa bardzo serdecznie na webinarze poświęconym użyciu, wykorzystaniu terapii SI w przypadku pacjentów z autystycznego spektrum zaburzeń. Webinar potrwa niecałą godzinę. Na koniec będzie możliwość zadawania pytań, więc proszę, żebyście Państwo się na te pytania przygotowywali powoli. Ja nazywam się Marta Wiśniewska, jestem pedagogiem specjalnym, oligofrenopedagogiem, logopedą, instruktorem i terapeutą metody integracji sensorycznej. Od ponad 17 lat pracuję w zawodzie, głównie z dziećmi, młodzieżą, z niepełnosprawnością intelektualną i z innymi zaburzeniami w rozwoju, w tym z pacjentami ze spektrum. I dzisiaj podzielę się z Państwem częściowo teoretyczną, częściowo praktyczną wiedzą na temat wykorzystania metody integracji sensorycznej, uwzględnienia perspektywy integracji sensorycznej w przypadku pacjentów ze spektrum. Na początku slajd, który musi uporządkować nam pewne rzeczy, czyli wskazuje na źródła zdjęć i grafiki, tak żeby była sytuacja jasna. W czasie naszego dzisiejszego spotkania omówimy sobie pokrótce oczywiście znaczenie procesów integracji sensorycznej, czyli inaczej procesów przetwarzania sensorycznego w rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju małego dziecka. Wskażę także Państwu na znaczenie tych procesów, a właściwie ich nieprawidłowości w przypadku pacjentów ze spektrum. Omówię rolę procesów integracji sensorycznej w procesach komunikowania się, a także takie kwestie jak wspomaganie procesów komunikacji, zwłaszcza w zakresie diagnozy i terapii, z uwzględnieniem perspektywy integracji sensorycznej. Mam dla Państwa także trochę wskazań, takich rozwiązań praktycznych, mam nadzieję, że inspirujących i że Państwo skorzystają z tychże wskazówek, porad i będą one dla Was przydatne w Waszej pracy zawodowej. Jeśli chodzi o znaczenie procesów integracji sensorycznej dla rozwoju człowieka, to należy pamiętać, że rozwijamy się przez zmysły. Czy nam się to podoba, czy nie, rozwijamy się na poziomie sensoryczno-motorycznym przez bardzo długi czas. Już w okresie płodowym zaczynają swoją pracę systemy sensoryczne, które później będą stanowiły bazę neurofizjologiczną rozwoju człowieka. Pierwszym systemem, który jest taki prymarny w rozwoju sensoryczno-motorycznym, to system dotykowy. Rozwija się już w okresie prenatalnym i rozwija się jako pierwszy, ponieważ cewa nerwowa, która stanowi o tym, że jesteśmy ludźmi, i skóra rozwijają się z tego samego listka zarodkowego, czyli z ektodermy. Można zatem powiedzieć, że system dotykowy i system nerwowy, czyli my, nasz układ nerwowy, to jest do pewnego momentu ten sam rozwój. Drugi system, którego znaczenie dla rozwoju człowieka jest bardzo duże, to system przedsionkowy, nazywany często błędnikiem, ale proszę pamiętać, że błędnik jest tylko częścią tego systemu. System przedsionkowy rozpoczyna swoją pracę między 9 a 10, 11 tygodniem ciąży, zatem bardzo wcześnie. Początkowo płód odbiera wrażenia związane z grawitacją i z ruchem, które przynosi mu matka. Matka, która będąc w ciąży, wykorzystuje ruch, używa ruchu, porusza się w sposób taki naturalny, zwyczajowy, a czasem także w takiej wersji bardziej usportowionej. Później system przedsionkowy jest także stymulowany przez ruchy samego płodu, czyli płód ma dwa źródła stymulacji przedsionkowej, bardzo ważne. System przedsionkowy odbiera wrażenia płynące z grawitacji, ale to, co dalej jest ważne i co ważne z perspektywy kształtowania procesów komunikacji, artykulacji i pracy w ogóle aparatu artykulacyjnego, to, że system przedsionkowy ma wpływ na rozwój napięcia mięśniowego. A my doskonale wiemy, że aparat artykulacyjny to przede wszystkim mięśnie. System przedsionkowy jest także bardzo ważny z punktu widzenia równowagi, z punktu widzenia koordynacji ruchów i znowu, koordynacja ruchów to także kwestie mowy, mówienia.
Trzeci system, który stanowi neurofizjologiczną bazę rozwoju człowieka, to system proprioceptywny, czyli czucie z mięśni, stawów i ścięgien. Bardzo ważny system, duży system, bo proszę zobaczyć, że system dotykowy jest bardzo duży, bo receptorem jest skóra i u przeciętnego mężczyzny, czyli 1,80 m, 80 kg wagi, system dotykowy stanowi receptor o wymiarach około 2 m2, zatem jest to bardzo duża powierzchnia odbioru stymulacji. Z kolei system proprioceptywny jest drugi co do wielkości, bo stanowią go mięśnie, stawy, ścięgna, powięzie. System proprioceptywny również rozpoczyna swoją pracę w okresie prenatalnym. Płód doświadcza stymulacji proprioceptywnej z perspektywy macicy, która ma tylko określone możliwości rozciągania się, natomiast no, płód rośnie. To sprzężenie takie, czyli rosnący płód i macica, która rozciąga się tylko do pewnego momentu, powoduje, że płód otrzymuje tych wrażeń proprioceptywnych dużo. Także w ścieżce tego rozwoju prenatalnego proszę zwrócić uwagę, że płód wykonuje szereg różnych ruchów. Pchanie, otypie najczęściej, właśnie pchania, kopania, przepychania czegoś i to są właśnie także doświadczenia proprioceptywne niezwykle ważne. Zatem mamy trzy systemy, które stanowią bazę rozwoju człowieka. Więcej na ten temat możecie Państwo znaleźć w publikacjach, które wyświetlają się na dole tego slajdu i gorąco zachęcam do tego, żeby do tych publikacji zajrzeć. Chciałabym także podkreślić rolę systemu przedsionkowego w kontakcie z systemem słuchowym. Należy pamiętać, że obydwa te systemy, i system przedsionkowy, i system słuchowy znajdują się w tym samym miejscu, czyli w uchu wewnętrznym. To jest pierwsza wspólna część, wspólna kwestia. Druga wspólna kwestia jest taka, że system słuchowy ewoluował z systemu przedsionkowego, bo system przedsionkowy w ontogenezie, czyli w rozwoju gatunku, był pierwszy. Trzecia rzecz to to, że systemy te unerwiane są tym samym nerwem, 8. nerwem czaszkowym, zatem na jakość stymulacji przedsionkowej wpływa jakość stymulacji słuchowej i odwrotnie. Współzależność tych systemów jest i anatomiczna, i funkcjonalna, dlatego w terapii sensorycznej często mówimy o terapii słuchowej, z kolei w przypadku terapii mowy warto by było mówić także o terapii słuchowej oczywiście, ale także o terapii przedsionkowej. Co dalej, jeśli chodzi o znaczenie tych procesów SI w rozwoju człowieka i co dalej dzieje się w zakresie mowy? Bardzo ważnymi elementami, częściami ludzkiego ciała są dłonie. Dziecko powinno... przepraszam, to chyba... Pojechałam, nie, dobrze. Dziecko powinno dotykać świat rękoma, dziecko powinno brać świat do buzi, dziecko powinno być aktywne, poruszać się lub jeżeli nie ma takiej możliwości motorycznej, bo ma problemy rozwojowe, ruchowe, na przykład mózgowe porażenie lub inną formę niepełnosprawności ruchowej, powinno być poruszane i dziecko aktywnie w ciągu swojego życia, zwłaszcza w tego wczesnego życia, powinno aktywnie korzystać ze swoich mięśni i stawów. Jeśli te kwestie zostaną zaopiekowane, jest duża szansa, że dziecko otrzyma taką stabilną wiedzę sensoryczno-motoryczną, wiedzę taką zinterioryzowaną, wiedzę wewnętrzną i będzie z tego korzystało w czasie różnych procesów w swoim życiu, głównie w czasie procesów uczenia się. Ręce, usta, nogi są to najważniejsze narzędzia poznawania świata. Co to oznacza dla nas? To znaczy, że dziecko powinno dotykać, badać świat rękoma. Bardzo się często tego boimy jako rodzice, zupełnie niepotrzebnie. Warto pamiętać, że ręka ma bardzo dużą reprezentację czuciową w mózgu, ma bardzo duże połączenie z obszarem związanym z mówieniem. Dlatego związek między ręką a rozwojem poznawczym, a rozwojem mowy jest bardzo silny. Dzieci, które używają swojej ręki, swoich rąk, bardzo często wokalizują znacznie mocniej, intensywniej niż dzieci,
które tą rękę mają słabą. Zatem dotykanie świata rękoma to nie jest prestiż. Ręce powinny być brudne, ręce powinny być używane. Dziecko powinno mieć możliwość dotykania świata rękoma i no niestety rozwojowo kierowania tych obiektów, rąk, a czasem obiektów, które ręce chwytają, do ust, właśnie po to, żeby budować sensoryczny obraz obiektów, czyli sensoryczny obraz świata, pojęć, bo tego się inaczej na poziomie sensoryczno-motorycznym, na poziomie niemowlęcym nie da zrobić. Poza tym to, że my mamy te pojęcia jako osoby dorosłe, jest właśnie warunkowane tym, że w dzieciństwie, we wczesnym dzieciństwie mieliśmy tych doświadczeń bardzo dużo. Kolejna rzecz, kierowanie rękoma rąk do buzi i wkładanie do buzi różnych rzeczy, które wcześniej chwyci ręka, to także ogromna rola i tutaj ogromny element rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej, bo wszystko to, co dziecko bierze do rąk, dalej skieruje do ust i to jest ogromna prawidłowość. Kiedy sobie dalej będziemy mówić o kwestiach wybiórczości pokarmowej, to zobaczycie Państwo, że jeżeli dziecko nie bierze do rąk żadnych przedmiotów, bo jest nadwrażliwe lub otoczenie mu nie pozwala, to bardzo często nie bierze różnych rzeczy również do ust, a do ust głównie bierzemy jedzenie. Jeżeli nie ma takiej możliwości dotknięcia rękoma różnych obiektów, w tym obiektów żywieniowych, no to szanse na to, że ta ręka do buzi się skieruje, są znacznie mniejsze. I po prostu te obszary są niedostatecznie dostymulowane. No i oczywiście stopy, o których zapominamy często, ubieramy w grube skarpety i tak dalej. Tymczasem stopy mają także dużą reprezentację i kiedy zerkniecie sobie Państwo na homunculusa, czyli tak zwanego człowieczka pierwotnego, to zobaczycie, że właśnie ręce, właśnie usta i właśnie stopy są w tym naszym rozwoju sensoryczno-motorycznym największe. Co to oznacza? Że mają największą reprezentację korową. No i drodzy Państwo, najczęściej myślimy, że zabawy manipulacyjne, takie zabawy, gdzie dziecko milion razy powtarza jakąś czynność, przelewa, przesypuje, otwiera, zamyka, nie są naukowe i nie są ważne w rozwoju, wręcz przeciwnie, są bardzo naukowe i są bardzo terapeutyczne. I ilość tej manipulacji, której dziecko dokonuje na rzecz przedmiotów, jest bardzo ważna dla rozwoju ręki, ale to myślę, że jest oczywiste, ale mniej oczywiste, że jest to ważne dla rozwoju systemu poznawczego, dla rozwoju funkcji intelektualnych. Zatem takie podstawowe zalecenie dla rozwoju małych dzieci to takie, żeby mogły doświadczać świata rękoma, żeby mogły brać w ręce różne przedmioty i w taki sposób nie tylko rozwijać koordynację i motorykę małą, ale także rozwój poznawczy, a dalej rozwój mowy. Autystyczne spektrum zaburzeń stanowi kompleks problemów. Bardzo trudno w procesie diagnozy i terapii rozdzielać te problemy od siebie. Pacjenci, którzy mają spektrum, powinni ze względu na złożoność tych swoich problemów rozwojowych mieć prowadzoną diagnozę zespołową, tak zwaną diagnozę w teamie. Powinien ich oglądać, weryfikować ich rozwój zarówno psycholog, psychiatra, psycholog, pedagog specjalny, czasem terapeuta widzenia, czasem osoba zajmująca się treningami słuchowymi, ale częścią tego teamu powinien być także terapeuta SI. Dlaczego? Dlatego, że jak pokazuje dużo badań i za chwilę część z nich je Państwu pokażę, przytoczę, bardzo duża grupa, niektóre źródła podają, że 100%, niektóre źródła podają, że 75% pacjentów ze spektrum w różnych przedziałach wiekowych doświadcza bardzo dużych problemów z przetwarzaniem sensorycznym. Uwzględnienie perspektywy terapeuty SI, czy terapii SI, czy uwzględnienie perspektywy przetwarzania sensorycznego w procesie diagnozy i terapii, czy w ogóle w procesie życia tych pacjentów, może mieć ogromne znaczenie dla jakości życia, no dalej oczywiście dla jakości diagnozy i terapii. Jaka jest rola zatem terapeuty SI w tymże teamie? Terapeuta SI ustali profil sensoryczny pacjenta. Terapeuta SI wskaże
tryb reaktywności pacjenta. Czy jest to pacjent, który ma wysoką reaktywność, czy niską reaktywność? Czy jest to pacjent nadwrażliwy, czy podwrażliwy? W zależności od tego, co odkryje, co zweryfikuje, czy zidentyfikuje u pacjenta, jest w stanie dać Państwu logopedom, wskazówki do tego, czego w diagnozie unikać, a czego dostarczyć, czego w diagnozie unikać na początku, a na co można sobie pozwolić później. Na przykład z pacjentem, który jest nadwrażliwy dotykowo, bliski kontakt twarzą w twarz może być kontaktem awersyjnym. Kontakt przed lustrem może być bardzo dużą trudnością, bo w lustrze oprócz twarzy odbija się też masa różnych rzeczy. Jeżeli jest dzień słoneczny, jeżeli w pokoju, w gabinecie jest jakaś lampa, to wszystko dla osoby z autyzmem będzie odgrywało dużą rolę i to będzie działało jak dystraktor, jako taki bodziec zakłócający. Zatem dopuszczenie do udziału w diagnozie i terapii terapeuty integracji sensorycznej, z mojej perspektywy, w wielu przypadkach jest kluczowe do tego, żeby w ogóle tą diagnozę przeprowadzić i dalej, żeby prowadzić terapię, na dodatek terapię, która kończy się jakąś efektywnością, ma jakieś wyniki. Oczywiście te wzajemne zalecenia na linii logopeda i terapeuta SI są bardzo ważne, bo te zalecenia powinny też płynąć do terapeuty SI ze strony logopedy, ponieważ każda sytuacja terapii SI jest także sytuacją komunikacyjną. Tylko proszę zwrócić uwagę, że terapia SI ma zdecydowaną obudowę zabawową, bezpieczną, taką obudowę, w której z założenia respektujemy potrzeby sensoryczne pacjenta. Zatem on w naszych przestrzeniach terapeutycznych, gabinetowych może czuć się na początku znacznie bardziej bezpiecznie, w komforcie i możemy znacznie więcej rzeczy zobaczyć, zaobserwować i dać też taką informację zwrotną logopedzie czy też innym terapeutom, że ten pacjent potrzebuje takich, a nie innych formuł sensorycznych, takich, a nie innych elementów diety sensorycznej, które ułatwią mu, mówiąc w skrócie, logowanie się w rzeczywistości, która jest dla niego najczęściej związana z dużym dyskomfortem, bo duży napływ bodźców sensorycznych jest ogromnym dyskomfortem, a niedobór bodźców sensorycznych, który także może w spektrum się pojawić, także jest dużym elementem zakłócającym, bo stanowi pewną formę deprywacji. Zatem proszę też pamiętać, że sytuacja logopedyczna jest sytuacją sensoryczną. Każda sytuacja diagnozy i terapii jest sytuacją sensoryczną. Źródłem bodźców są przestrzenie, w których są dźwięki, bodźce wzrokowe. Źródłem bodźców jesteśmy my. Nasz zapach, nasz ton głosu, nasza mimika, która bywa często bardzo intensywna, nasze gesty, a w przypadku wielu pacjentów ze spektrum o typie nadwrażliwości, czyli tam, gdzie procesy modulacji mają tą formułę nadwrażliwości, bardziej zalecamy terapeutom, rodzicom, osobom, które się kontaktują, taką, no nie chcę używać tej formuły, ale może żebyśmy się lepiej zrozumieli, bardziej amimiczną formę kontaktu, czyli mniej gestów, większe wycofanie się, jeśli chodzi o ten bezpośredni kontakt. Myślę, że takie zalecenia dla logopedów mogą być niezwykle ważne. Dlaczego? Dlatego, że terapię logopedyczną zawsze prowadzimy w dosyć bliskim kontakcie i wzrokowym, i dotykowym. Jaka jest epidemiologia zaburzeń sensorycznych w przypadku pacjentów ze spektrum? SPD, inaczej zaburzenia procesów sensorycznych. Jak pokazują badania? Część źródeł będzie wskazywać na 78% i to są źródła Lucy Miller i jej zespołu. W przypadku wybitnego profesora psychologii, który penetruje rozwój dzieci, eksploruje rozwój dzieci od wielu lat i na pewno jest to nazwisko Państwu znane, mówi, że 100% dzieci, osób ze spektrum ma zaburzenia integracji sensorycznej. Baranek, Grace Baranek, która jest znacznie bardziej krytyczna i taka znacznie bardziej wyważona też w analizie metodologicznej, psychometrycznej wielu doniesień badawczych, mówi, że 56%. I bez względu na to, którego zapisu się tutaj, o który zapis zahaczymy oczami w tym momencie,
nie zmienia to faktu, że jest to przynajmniej połowa pacjentów ze spektrum, którzy doświadczają problemów z przetwarzaniem bodźców. Jak zatem wyglądają zaburzenia przetwarzania sensorycznego w przypadku pacjentów ze spektrum w badaniach naukowych? Na slajdzie widzicie kilka przytoczonych tekstów naukowych, publikowanych w bardzo poważnych czasopismach, w czasopismach z listy filadelfijskiej, czyli tej, która jest najbardziej ceniona na świecie. I badania te bardzo wyraźnie pokazują, że objawy problemów z przetwarzaniem sensorycznym pojawiają się już u niemowląt. Najczęściej one bywają pierwszymi zwiastunami późniejszych problemów. Dlatego spoczywa na nas taki obowiązek, taka odpowiedzialność, żeby po pierwsze bardzo poważnie podejść do tych pierwszych objawów nieprawidłowej reakcji na bodźce sensoryczne, najczęściej o typie bardzo wysokiej reakcji albo braku reakcji, to raz, a dwa, jeżeli mamy już pacjentów, u których ryzyko autyzmu jest, bo jest to jakieś ryzyko rodzinne, albo ten pacjent już jest diagnozowany w kierunku autyzmu, to dopełnienie jego diagnozy przez wykonanie oceny profilu sensorycznego może być znaczące dla jakości jego życia i jego rodziny. Oczywiście dalej dla jakości terapii także. Wszystkie badania, które przytaczam na tym i na następnym slajdzie, wyraźnie pokazują, że u pacjentów ze spektrum mamy przeróżne typy zaburzeń w zakresie przetwarzania sensorycznego. Głównie są to zaburzenia modulacji o typie nad- lub podwrażliwości, w niektórych przypadkach tak zwane poszukiwania sensoryczne. Mamy także pacjentów, u których są duże problemy z praksją, czyli z zaplanowaniem czynności ruchowych i znowu odwołanie do aparatu artykulacyjnego. Mowa to jest głównie planowanie motoryczne, to jest wykonanie sekwencji szybkich, bardzo precyzyjnych ruchów, jedne po drugim, po to, żebyśmy mogli mówić jasno i klarownie. Ciekawe badania pokazują także, że problemy z przetwarzaniem sensorycznym nie kończą się w momencie diagnozy spektrum, nie kończą się w momencie uzyskania pełnoletności, że trwają u pacjentów z autyzmem do końca ich dni. Bardzo ciekawą hipotezą na temat wzmożonej wrażliwości sensorycznej pacjentów jest hipoteza tak zwanego zbyt intensywnego świata, która wyraźnie nam mówi, że pacjenci ze spektrum doznają świata sensorycznego znacznie intensywniej, że ten świat ich przeraża, cierpią, że wręcz fizycznie odczuwają ból. Zachęcam Państwa do spenetrowania tychże danych. Co jeszcze pokazują te badania? Że we wszystkich przypadkach stopień trudności z przetwarzaniem bodźców sensorycznych koreluje ze stopniem uczestnictwa społecznego dodatnio. Co to oznacza? Im większe problemy z przetwarzaniem sensorycznym, im większa wrażliwość lub niedowrażliwość, tak zwana podwrażliwość sensoryczna, tym większe problemy z uczestnictwem społecznym. A co to jest uczestnictwo społeczne? To jest sytuacja logopedyczna, to jest wejście w terapię, to jest wejście na tusy, to jest wejście do grupy, w której następuje jakaś społeczna wymiana. Co dalej jeszcze płynie z tych raportów badawczych? To, że 96% pacjentów po analizie tych różnych raportów, u 96% stwierdza się problemy z modulacją. Modulacja to jest proces neurofizjologiczny, który zachodzi w układzie nerwowym, polegający na wzmacnianiu lub hamowaniu aktywności neuronalnej. Oczekujemy przeciętnie, że w takim typowym rozwoju niektóre bodźce są wzmacniane. Na przykład jeśli teraz ja podniosę głos, to ten bodziec jest wzmacniany. A jeśli teraz ja obniżę poziom swojego głosu, to te bodźce mogą być hamowane. W przypadku pacjentów ze spektrum, w przypadku pacjentów z zaburzeniami modulacji okazuje się, że bardzo dużo bodźców jest wzmacnianych. Na przykład szum rzutnika, na przykład szum filtra w akwarium, na przykład szum wody w rurach w łazience, w grzejnikach, których my nie słyszymy, a pacjent ze spektrum z zaburzeniami modulacji sensorycznej o typie nadwrażliwości może słyszeć. I z drugiej strony mamy do czynienia także w spektrum z pacjentami z tak zwaną podwrażliwością, czyli ci pacjenci odbierają bodziec bardzo słabo. Ten bodziec musi być intensywniejszy,
wyższy, silniejszy, często reagują z opóźnieniem, mają też wyższą tolerancję bólu, potrafią sobie zadawać ból na różnych poziomach, w różnych częściach ciała. Ale w tej grupie mamy także pacjentów, u których widzimy wysokie pobudzenie i taką chęć dostarczania sobie tych bodźców. To także jest podwrażliwość i to także jest zaburzenie modulacji, ale reakcja jest aktywna i wtedy mówimy o pacjentach, że mają tak zwane poszukiwanie sensoryczne. Kiedy mamy pacjenta nadwrażliwego, odpowiedź na bodźce jest bardzo intensywna. Bodźce są traktowane jako zagrożenie. Pacjenci ci demonstrują często reakcję walcz albo uciekaj. Potrafią nam zniszczyć różne rzeczy, potrafią nas uderzyć, potrafią nas zaatakować, opluć. Nie dlatego, że mają autyzm, nie dlatego, że są źli, niedobrzy i chcą nam robić pozłości. Po prostu dlatego, że intensywność sensorycznego świata przekracza ich możliwości, a że mają problemy z komunikacją, bo mają, o tym dziś mówimy, no to robią to w taki sposób, w jaki mogą. Częsty wzorzec tej nadwrażliwości u pacjentów ze spektrum to dotyk i słuch. I znowu wchodzimy bardzo mocno w aspekt mowy i komunikacji. Ona głównie odbywa się na poziomie słuchu i dotyku, bardzo często jeszcze na poziomie wzroku, bo przecież do mówienia potrzebujemy twarzy, wzorca. To, co jeszcze z tych badań nam wychodzi, to to, że u wielu pacjentów mamy tak zwane płynne reakcje od nad do podwrażliwości. Co to oznacza? Że w ciągu jednej jednostki lekcyjnej, jednej jednostki terapeutycznej możemy u tego pacjenta na ten sam bodziec obserwować dużą nadwrażliwość i dużą podwrażliwość, ponieważ modulacja, w założeniu procesu modulacji mamy tą płynność, czyli płynne reakcje, zmienne reakcje od nadwrażliwości do podwrażliwości. Badania także pokazują, że u wielu pacjentów ze spektrum mamy do czynienia z problemami motorycznymi. Te osoby na pierwszy rzut oka wydają nam się znacznie sprawniejsze niż na przykład osoby z zespołem Downa czy osoby z mózgowym porażeniem, ale one bardzo często mają opóźnienia motoryczne. U wielu z nich jest problem z praksją, czyli z planowaniem złożonej sekwencji ruchów. U wielu z nich mamy do czynienia z manieryzmami ruchowymi, które także utrudniają uczestnictwo społeczne. I to, co często pojawia się też w tych badaniach, to napięcie mięśniowe. Ciekawe badania pojawiły się jakiś czas temu, które mówią, że taką próbą, która mogłaby ewentualnie w zakresie rozwoju motorycznego, do którego większość specjalistów pracujących ze spektrum nie do końca ma jeszcze takie możliwości penetracji tego tematu, to tą próbą, która może mogłaby być jakimś wskaźnikiem, to jest próba trakcji, która często u pacjentów ze spektrum w okolicy 4 miesiąca życia dalej wychodzi źle. Próba trakcji polega, na pewno Państwo wiedzą, niemowlę, właściwie już od noworodka tą próbę trakcji sprawdzamy, ale u niemowląt chcemy, żeby ona wyszła dobrze. Kładziemy niemowlę na plecach, łapiemy za ręce i podnosimy do siadu, nawet jeżeli niemowlę nie siedzi. Robimy to oczywiście w ramach sprawdzenia. Próba wychodzi pozytywnie, kiedy niemowlę ciągnie ze sobą głowę. Ale uwaga, jeżeli małe niemowlę w wieku 2-3 miesięcy tą głowę ciągnie bardzo intensywnie, to również nam się to nie podoba, bo to oznacza wzmożone napięcie prostownika grzbietu. I to też jest sprawa do korekty. Co dalej? Pojawia się problem z przetwarzaniem bodźców słuchowych i tutaj zobaczcie na wskaźniki procentowe. 58-100% pacjentów może mieć nadwrażliwość na dźwięki, problem z interpretacją sygnałów słuchowych, które napływają ze środowiska. No i mamy znowu element konotacji z mową, z procesami komunikacji. Dotykowe, nadmierna reakcja na bodźce, wysoka reaktywność bardzo często generuje nam sztywne, powtarzalne zachowania. Pacjent się tą sztywnością uspokaja, otacza, ona się robi bardzo gęsta, bardzo intensywna, ale on się nią uspokaja, obniża poziom lęku, bo świat sensoryczny jest dla niego zbyt intensywny. No i oczywiście wszystkie nadwrażliwości, czyli ta awersyjna reakcja na bodziec dotykowy i to antycypowanie bodźca, czyli stałe takie nastawienie, poszukiwanie, przekonanie, że zaraz mnie coś dotknie, powoduje, że nie jestem w stanie skupić się nad czymś, tylko cały czas oczekuję, że ktoś mnie zaatakuje, że jakiś bodziec znienacka dotknie mnie, a ja tego bodźca
po prostu nie chce. No i oczywiście wzrok, o którym już troszkę mówiłam wcześniej, wzrok, unikanie kontaktu wzrokowego, nietypowy sposób oglądania przedmiotów, nadmierna koncentracja wzroku na różnych obiektach, ale często też bardzo dobra percepcja wzrokowa, często trochę jak taka formuła takiej wysypkowej zdolności. Takich pacjentów oczywiście też mamy. Jakie dalej płyną wnioski z tych raportów badawczych? No to, że reakcje pacjenta z autyzmem na bodźce są zmienne, dlatego kiedy pacjent przychodzi nam do sali, do gabinetu logopedycznego, to nie powinniśmy być zdziwieni, że dziś tak, a jutro tak, albo że na początku tak, a na końcu tak. No to jest wpisane w problemy z przetwarzaniem sensorycznym. Bardzo ważne, żeby pamiętać, że pacjent ze spektrum często, bardzo często ma sposób przetwarzania rzeczywistości w typie analitycznym. Co to oznacza? Że wyciąga sobie z rzeczywistości jakiś pojedynczy fragment, często się może na nim fiksować, potem się go boi, ten fragment jest dla rzeczywistości jakiś ważny, ale jeżeli patrzymy tylko na fragment, a nie obejmujemy percepcją całości, nie wytracamy pierwszego bodźca, żeby zobaczyć drugi i potem do niego płynnie przychodzimy, tylko jeżeli pojawia się jeden i on nie wygaśnie i pojawia się następny, to nie jesteśmy w stanie przejść, a potrafią to robić osoby z dużymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, to taka percepcja rzeczywistości znacznie utrudnia, wydłuża czas przetwarzania informacji sensorycznych i niestety może wzmagać lęk i takie reakcje stresowe u pacjenta. Co dalej z tego wynika, drodzy Państwo? Wynika to, że badając pacjentów ze spektrum, musimy brać pod uwagę interdyscyplinarność, czyli musimy dopuścić do tego zespołu wszystkich specjalistów, żeby każdy mógł się wypowiedzieć i dodać do tego pacjenta coś od siebie, ponieważ autyzm jest jednostką spektrum bardzo złożoną i problemy pojawiają się w wielu sferach. To w tych sferach powinny być zastosowane elementy diagnozy i terapii. Bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali, że między zachowaniem a reaktywnością sensoryczną pacjenta są związki. Co to oznacza? Że pacjent, który ma określony typ reaktywności, będzie się zachowywał w określony sposób i będzie albo bardzo aktywny, pobudzony w taki sposób, który nas absolutnie nie skłania do prowadzenia z nim działań terapeutyczno-edukacyjnych, albo będzie bardzo wycofany, apatyczny, taki nieobecny i prowadzenie z nim jakiejkolwiek terapii czy edukacji będzie bardzo trudne. Wiedza, w jaki sposób tego pacjenta pobudzić, a tego drugiego u niego zmniejszyć poziom pobudzenia, jest bardzo ważna z perspektywy każdej osoby, która pracuje z pacjentem, także z perspektywy rodzica, bo to wpływa na jakość życia. Wiemy także, że jeżeli dostosowujemy otoczenie do tych specyficznych potrzeb pacjenta, oczywiście proszę nie myśleć o tym, że to dostosowywanie będzie całożyciowe. W niektórych przypadkach może się tak zdarzyć, ale po to my dostosowujemy, żeby pacjent miał możliwość zalogować się chociaż na chwilę w rzeczywistości, w przestrzeni, która jest dla niego bezpieczna. Bo jeżeli się zaloguje w takiej przestrzeni, jeżeli zobaczy, że w tej sali, w tym miejscu on może przez chwilę znieść poziom lęku, który doświadcza tego napięcia, no to jest szansa, że wtedy podamy mu bodziec, którego on się boi, który wywołuje w nim awersję i on go pozna, dotknie, poliże, posłucha, potrząsa nim i okaże się, że przy następnym wystawieniu go na ten bodziec poziom pobudzenia będzie i lęku będzie znacznie mniejszy. Czyli warto pamiętać, że dostosowanie otoczenia do potrzeb pacjenta może nie klarować jeszcze większego spektrum, ale może zwiększyć uczestnictwo społeczne i obniżyć ten poziom dyskomfortu, który pacjent doświadcza. Skąd warto jeszcze czerpać informacje na temat tego, co czują osoby ze spektrum? Ze źródeł biograficznych. I nie muszę pewno Państwu rekomendować ani Temple Grandin, ani Donny Williams, ani Luka Jacksona, ale jeśli jest taka potrzeba, to na slajdzie znajdują się stosowne książki. To są osoby dorosłe, komunikujące się werbalnie, świadome swoich potrzeb, świadome swoich trudności. I one mówią o tym, mój słuch jest jak otwarty mikrofon, który odbiera wszystkie dźwięki. Mam dwie możliwości, mieć włączony mikrofon i być zalewaną przez dźwięki lub go wyłączyć. Mówi to osoba, która ma w tej chwili prawdopodobnie około 70 lat, ma doktorat, przeszła bardzo dużą ścieżkę swojej kariery, życia przede wszystkim. I to jest osoba, która umie na swój temat powiedzieć różne rzeczy. Co muszą czuć?
co mogą czuć osoby, które się z nami jeszcze nie mogą skomunikować. Jak trudny, bolesny, mocny może być dla nich świat lub jak słaby w przypadkach podwrażliwości może być świat, w którym istnieją i nie mogą znaleźć tej stymulacji właściwej dla swojego poziomu pobudzenia. Należy pamiętać, że trudności z przetwarzaniem sensorycznym nie wpływają tylko na sensoryczne kwestie. Na to, że pacjent jest bardziej wrażliwy na bodźce, czy mniej wrażliwy na bodźce. Te trudności wpływają na wszystko. Na uczenie się, na komunikowanie się, na zabawę, na czynności samoobsługowe, na rozwój motoryczny i na zachowanie. Bo jeżeli weźmiemy pacjenta, który jest nadwrażliwy sensorycznie, czyli ma tak zwaną obronność sensoryczną i on ma przejechać do szkoły autobusem, to dla niego wejście do autobusu będzie już problematyczne. Rozluźnienie się po przyjściu do szkoły, kiedy w autobusie był najazd bodźców sensorycznych, rozluźnienie się w szkole, zmniejszenie tego pobudzenia musi się pojawić, bo inaczej nie pojawi się uczenie, nie będzie się też pacjent bawił, no i cała reszta tych elementów rozwojowych będzie na znacznie mniejszym poziomie niż załóżmy optymalny ten potencjał rozwojowy, który pacjent ma. Jakie zatem płyną rozwiązania dla praktyki logopedycznej, kiedy sobie o tych wszystkich kwestiach mówimy i postaramy się o nich pamiętać? Przede wszystkim chciałabym, żebyście Państwo dzisiaj spojrzeli na ten slajd jak na egzemplifikację każdego celu działania terapeutycznego. Czy mówimy o pacjencie w spektrum, czy o pacjencie w ogóle z zaburzeniami w rozwoju, z niepełnosprawnością intelektualną. Pasmo optymalnego zaangażowania to jest taki przedział w naszym dniu, w którym mamy absolutny komfort sensoryczny, w którym nasza uwaga i percepcja są wyostrzone w taki sposób, że możemy płynnie, spontanicznie się uczyć, że jesteśmy rozluźnieni, nie mamy nadmiernego napięcia, panuje takie zrównoważenie. To jest sytuacja, w którym zauważamy bodźce, czytaj próg orientacji, i te bodźce nie stanowią dla nas, nie wchodzą w próg awersji, czyli nie stanowią dla nas zagrożenia. Życzyłabym sobie i Państwu dziś i zawsze, a przede wszystkim naszym pacjentom ze spektrum, żeby pasmo optymalnego zaangażowania było szerokie, bo w tym szerokim paśmie jesteśmy w stanie dokonać dobrej diagnozy, właściwej diagnozy, diagnozy realnego poziomu funkcjonowania pacjenta i dalej przyjść mu z realną pomocą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo ważna w terapii pacjentów ze spektrum i w ogóle pacjentów ze zaburzeniami w rozwoju, jest osoba, którą nazywamy responsywnym opiekunem. Któż to jest? To może być responsywny rodzic, opiekun, to może być responsywny terapeuta, nauczyciel. To jest osoba, która przede wszystkim jest obecna w przestrzeni pacjenta tyle, ile powinna być obecna. A ile? A ja tego nie wiem, bo to zależy od tego konkretnego pacjenta. To jest osoba, która bardzo dobrze umie obserwować, która się nie narzuca, wchodzi wtedy, kiedy trzeba, wychodzi wtedy, kiedy trzeba. To jest osoba, która umie się płynnie, plastycznie dostosować do poziomu pobudzenia i kiedy trzeba pacjenta pobudzić, podnieść poziom jego pobudzenia, a kiedy nie trzeba, a kiedy trzeba obniżyć poziom jego pobudzenia. To jest osoba, która doskonale wie, w którym momencie rozszerzyć doświadczenia pacjenta i wprowadzić nowość. Czy to nowość w postaci bodźca wzrokowego, słuchowego, czy nowość w postaci bodźca żywieniowego na przykład. Jakie dalej mogą płynąć wskazówki praktyczne do terapii pacjentów ze spektrum? Czynniki, które są w tych strzałkach dla Państwa zawarte, to są czynniki, które w mojej ocenie wpływają na efektywność całego procesu diagnozy i terapii. Dalej, one wpływają na jakość życia pacjenta, taką jakość, której może my często nie dostrzegamy, bo skupiamy się tylko na tych elementach stricte diagnostyczno-terapeutycznych, specjalistycznych. Ale my musimy mieć świadomość, że te czynniki grają ogromną rolę dla jakości życia pacjenta, a ta jakość to jest ta jego codzienność. Czyli pierwsza rzecz, która powinna się zadziać, ocenić profil sensoryczny. Dalej, wprowadzić dietę sensoryczną dla pacjenta, bo prawie każdy pacjent ze spektrum potrzebuje jakiejś diety. Dalej, dać mu miejsce do relaksu, wyciszenia, tak zwana nisza, kącik, w którym pacjent może znieść nadmiar tej stymulacji albo
drugi typ pacjenta pobudzić się w odpowiedni sposób. Kolejna rzecz to określanie planu zajęć, czyli pewna strukturalizacja czasu, przestrzeni, zadań, żeby pacjent wiedział, co jest po czym, żeby poziom jego lęku nie nasilał się w wyniku tego, że on nie wie, co się dzieje. I możliwość dokonywania wyboru. To jest bardzo ważne dla nas i my to sobie robimy. Jak nam ktoś zabrania dokonywania wyboru, to bardzo się denerwujemy, ale my jesteśmy pełnosprawni. My mamy dobrą kontrolę kory. My mamy bardzo dobrą kontrolę kory przedczołowej i mamy bardzo dobre możliwości komunikowania się, mówienia nie, stop, nie chcę tego. Pacjenci ze spektrum nie mają takich możliwości bardzo często, bo zwyczajnie większość z nich nie może się z nami skomunikować, a przynajmniej w pewnych przedziałach wiekowych nie mogą tego zrobić i są od nas zależni. Warto też pamiętać, że rozpoznanie profilu sensorycznego to także i zastosowanie odpowiednich technik, aktywności, czyli pewnych działań terapeutycznych, może nam zmniejszyć częstotliwość trudnych zachowań. A pacjenci ze spektrum potrafią trudnymi zachowaniami nas często porazić bardzo mocno. Te trudne zachowania bardzo często utrudniają im uczestnictwo społeczne, ale utrudniają nam procesy diagnozy, terapii, edukacji. Utrudniają im wchodzenie w grupę, czyli uczestnictwo społeczne. Utrudniają im uczenie się, no bo jeżeli mają trudne zachowania i często w time-aucie są odłączani od klasy czy od grupy, no to oni się również nie uczą. Profil sensoryczny, który jest nierozpoznany i działamy wbrew temu profilowi, czyli nie zgodnie z profilem, tylko przeciwko niemu, to prowokujemy też trudne zachowania i musimy mieć o tego świadomość. No i oczywiście w ten sposób utrudniamy sobie kontakt z pacjentem, no bo on, nie wiedząc, co się z nim dzieje, nie uzyskuje od nas stosownego wsparcia. Uwzględnienie tego profilu sensorycznego może w przypadku trudnych zachowań pełnić funkcję protekcyjną i gdyby ktoś z Państwa miał ochotę zgłębić temat w tym zakresie, to polecam dwa swoje artykuły, które dotyczą użycia terapii SI, perspektywy przetwarzania sensorycznego w ocenie, oglądzie, diagnozie zachowań trudnych, najczęściej o typie autoagresji i autostymulacji, bo te najczęściej u pacjentów ze spektrum się pojawiają. Zwróćmy uwagę na ten slajd. Urządzenie przestrzeni rozwojowej może mieć bardzo znaczący wpływ, dobry i zły. W tym wypadku na zdjęciach załączonych na tym slajdzie widzimy zdecydowany przesyt. Te sale są oczywiście fajne i miłe. Może jakiś burmistrz, jakiś wójt, jakiś sponsor dał dużo pieniędzy, przyjeżdża na uroczyste przecięcie czerwonej wstęgi i to wszystko bardzo ładnie wygląda. Ale nie jest to przestrzeń przyjazna. W tej przestrzeni pacjent z zaburzeniami modulacji, czy ma spektrum, czy nie, bo należy podkreślić, że problemy z modulacją to są problemy w ogóle pacjentów z przetwarzaniem sensorycznym, nie tylko pacjentów ze spektrum. Zaburzenia modulacji jeszcze bardziej spektrum mogą nasilić, ale zaburzenia modulacji nie są zarezerwowane tylko dla pacjentów ze spektrum. Ma je populacja neurotypowa i to w dużym wymiarze. Zbyt bogate środowisko, nadmiar zabawek, kolorów, ruchu. I teraz zobaczcie Państwo, że do tych sal za chwilę zostają wpuszczone dzieci, czyli kolejne źródła bardzo dużej stymulacji sensorycznej. Zatem należy pamiętać, że kiedy myślimy o perspektywie SI, to myślimy także o kreowaniu przestrzeni rozwojowej, przestrzeni terapeutycznej, diagnostycznej w sposób przyjazny. To musi być przestrzeń, która zdecydowanie sprzyja samoregulacji, niż jej nie sprzyja. A załączone na slajdzie zdjęcia no raczej pokazują, że nie jest to wspierające środowisko takie tak, organizacyjnie. Jak możemy wzmocnić swój gabinet logopedyczny z perspektywy pacjenta poszukującego na przykład, czyli co mogłoby się znaleźć w takim gabinecie? No jak widzicie Państwo, huśtawki w różnych odsłonach, piłki, krzesła terapeutyczne, ciastoliny, takie gluty, które są bardzo ciężkie, przeróżne gripery, trenery dłoni, sakwy, bańki, równoważnie dyski. To są wszystko elementy, które w znaczącej mierze mogą Państwu ułatwić prowadzenie lekcji typowej, ale także prowadzenie diagnozy i terapii logopedycznej, która, no nie oszukujmy się, najczęściej ma status ławkowo-krzesełkowy. Oczywiście absolutnie terapia SI
nigdy nie zastąpi klasycznej pracy logopedy przy zaburzeniach mowy, które są obecne w spektrum. Natomiast chciałabym, żebyście Państwo mieli świadomość, że działania terapeutów SI mogą znacząco wspomóc Waszą pracę i mogą przyspieszyć proces logoterapii, mogą go zoptymalizować, mogą dać nam wspólnie lepsze efekty, bo pacjent, który się lepiej komunikuje, to pacjent, który się lepiej rozwija, to pacjent, który ma mniej zachowań trudnych, bo on powie, że coś mu się nie podoba, a coś mu się podoba. I proszę pamiętać, że ta przestrzeń komunikacyjna to absolutnie nie zawsze musi być przestrzeń werbalnej komunikacji. To bardzo często będzie przestrzeń komunikacji alternatywnej. Jeżeli bym się zastanawiała i próbowała Państwu podpowiedzieć, zainspirować do tego, w jaki sposób możemy sobie te procesy, te zajęcia logopedyczne zaaranżować z uwzględnieniem procesów przetwarzania sensorycznego, to na przykład w organizacji zajęć nadać sobie pewną strukturę. Być może warto, żeby tą strukturę wymyśliło, podało dziecko, jeżeli jest taka możliwość poznawcza. Kolejna rzecz to obserwować w czasie tych zajęć poziom pobudzenia, który może spadać albo narastać. I bardzo ważna jest obserwacja dystraktorów i ich redukcja, no bo wtedy zdecydowanie łatwiej z tym pacjentem będzie nam się pracować. W obszarze ruchowym, w związku z tym, że większość zajęć logopedycznych ma jednak status sedentaryjny, czyli siedzący, warto jest poprzedzić te zajęcia logopedyczne jakimś ruchem, przerywać je ruchem, ale też użyć krzesło piłki, dysku czy piłki. Równie dobrze, sporo aktywności logopedycznych, a wiem, bo ja taką formę zajęć prowadzę, można wykonać na platformie, można wykonać na dysku, można wykonać w aktywnościach na torze przeszkód. Zbieranie sylab, wyróżnianie głosek, łowienie sylab, to są aktywności, które jak najbardziej można połączyć na poziomie logopedia i ruch. Obszar czuciowy, bardzo ważny obszar, ponieważ logopedycznie często wchodzimy dzieciom do buzi, używamy rerków, używamy szpatułek, próbujemy im nadać manualnie jakąś artykulację. W związku z tym warto pomyśleć o tym, żeby wcześniej zabezpieczyć pacjenta proprioceptywnie, ale w ramach tej stymulacji czuciowej używać także stymulacji termicznej, stymulacji wibracyjnej, czuciowej stymulacji i twarzy, i jamy ustnej, no i oczywiście czuciowej stymulacji dłoni, bo już Państwo doskonale wiecie, że ręka i aparat artykulacyjny ma bardzo silne związki. Oczywiście w terapii logopedycznej nie możemy zapominać, że dziecko będzie miało świadomość mówienia, czucia poszczególnych części aparatu artykulacyjnego, czyli kinestezji, także wtedy, kiedy będzie miało właściwe czucie całego ciała, czyli w zakresie tego dużego obszaru. Zatem polisensoryczne rozwijanie somatognozji, używanie przeróżnych formuł, które wspierają sensorycznie schemat ciała. No i obszar manualny, czyli duża aktywność rąk, używanie rąk do pracy w różnych okolicznościach, może niekoniecznie stricte logopedycznych, może być to zalecenie domowe, żeby dziecko w ramach terapii logopedycznej ćwiczyło rękę i w ten sposób stymulowało ten obszar. Jakie zatem płyną rekomendacje? W mojej ocenie oczywiście. Pierwsza rzecz to wyłonienie, zidentyfikowanie profilu sensorycznego, ponieważ to nam pozwoli zaplanować działania i diagnostyczne, i terapeutyczne, no bo też określimy gotowość pacjenta do współpracy i określimy, jakich technik on potrzebuje, żeby wytrzymać przy tej diagnozie i żeby wytrzymać na terapii. Dalej, to wdrożenie diety sensorycznej. Dieta sensoryczna jest to taki zindywidualizowany, dobrany konkretnie pod pacjenta zestaw aktywności, których robić trzeba i zestaw aktywności, których absolutnie robić nie wolno. To jest także dostosowanie otoczenia i mnóstwo różnych takich dodatków jak sensoryczne przekąski, takie aktywności wejściowe, wyjściowe, zastosowanie często różnego rodzaju sprzętu właśnie po to, żeby osiągnąć i utrzymać ten optymalny poziom pobudzenia, bo znowu to wpływa na jakość życia pacjenta. Kolejna rzecz, która w ramach tych rekomendacji wybrzmi tu ode mnie, to profilaktyka sensoryczna, czyli zabezpieczać pacjenta przed narastającym pobudzeniem, przed dystraktorami i tutaj ta przestrzeń, planowanie tej przestrzeni jest bardzo ważne. No i oczywiście ocena wskaźników przestymulowania bardzo istotna, czyli my musimy wiedzieć, które obszary dla pacjenta mogą być źródłem nadmiernej stymulacji, które mogą przyczynić się do tak zwanego przeładowania neuronalnego i pacjent może być zmęczony, senny albo bardziej pobudzony, agresywny, płaczący.
Więcej informacji na temat tych podpowiedzi, w jaki sposób sobie zaaranżować sesję logopedyczną i co z tym zrobić, znajdziecie Państwo w książce, w której także znajduje się mój rozdział dotyczący uwzględnienia procesów przetwarzania sensorycznego, ale także bardzo ciekawe i wnoszące do tejże przestrzeni tematycznej rozdziały moich koleżanek, w tym koleżanek lekarek, wybitnych specjalistek, wieloletnich, zaangażowanych w pracę z pacjentami ze spektrum od wielu, wielu lat, więc gorąco zachęcam do lektury tej książki, która już jest dostępna. No i teraz zbliżamy się do końca, więc bardzo proszę, żebyście Państwo przygotowywali już powoli pytania. Chciałabym dwa słówka o statusie naukowym metody SI w terapii pacjentów ze spektrum. Do niedawna rzeczywiście panowały kontrowersje, nie było zgody co do tego, czy jest to metoda jednak uznana za praktykę właściwą, pożądaną, tak zwaną dobrą praktykę, czyli praktykę opartą na dowodach. W tej chwili już nie ma takich wątpliwości. Raport cytowany tutaj na slajdzie pochodzi od organizacji, która zajmuje się weryfikacją metod i podejść terapeutycznych, edukacyjnych, które no właśnie mają wyraźne, wysokie dowody na swoją efektywność. I jeszcze kilka lat temu metoda SI miała status absolutnie niewchodzący w ten obszar. W tym roku, i bardzo nas to cieszy, jest to też rok jubileuszowy dla integracji sensorycznej w Polsce, bo od 20 lat istnieje nasze stowarzyszenie, od 20 lat istnieje kwartalnik. I w tymże roku, właśnie w roku 20, czyli w 20-leciu, ukazał się raport, który sytuuje metodę naukową w obszarze metod naukowych, zweryfikowanych, i wszystkie analizowane badania z bardzo dużej tam przestrzeni czasowej pokazały pozytywny wpływ procesu użycia terapii SI, ale uwaga, klasycznej terapii SI, czyli tak zwanej AIR Sensory Integration, w obszarach takich jak komunikacja, umiejętności społeczne, umiejętności poznawcze, preakademickie, czyli tak zwane umiejętności szkolne, trudne zachowania i motorykę. Można by było powiedzieć, cóż więcej potrzebujemy w przypadku pacjentów ze spektrum. Jeżeli mamy pozytywny wpływ tej metody na tak obszerny zakres rozwoju, no to właściwie możemy się tylko cieszyć. I drodzy Państwo, jeżeli podejrzewacie u swoich pacjentów, swoich dzieci problemy w zakresie przetwarzania sensorycznego, to po prostu zwyczajnie to sprawdźcie. Będzie taka grupa pacjentów, dla których użycie terapii SI nie będzie konieczne. Być może sprawa zakończy się na drobnych wskazówkach dla dziecka, dla Państwa jako specjalistów, dla Państwa jako rodziców. Czasem ta pomoc będzie potrzebna w większym wymiarze. Ale to, co powinno nam zawsze przyświecać przy poszukiwaniu tych źródeł, to to, że jest to wyłącznie dla dobra pacjenta, dla dobra tego, żeby jakość jego życia była lepsza i dalej no nasze działania, czyli te działania specjalistyczne. Gdzie możecie szukać pomocy i informacji? Dostępność diagnozy SI jest w tej chwili no już bardzo szeroka, bym powiedziała, bo i ośrodki wczesnej interwencji, i poradnie, i większość placówek i szkół specjalnych na terenie Polski posiada. Należy podkreślić, że nasze stowarzyszenie wykształciło ponad 5 tysięcy terapeutów SI w Polsce i w Europie. W związku z tym raczej nie powinno być problemu ze znalezieniem właściwej osoby. To, co bym chciała tutaj bardzo mocno podkreślić, przy Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów SI działa bezpłatny punkt konsultacyjny. Nie ma ram wiekowych, nie ma ram regionalnych, czyli takich miejscowych. Przyjmujemy pacjentów z całej Polski, czasem przyjeżdżają do nas pacjenci z Wielkiej Brytanii, z Irlandii, ze Szwecji na takie konsultacje. Konsultacja jest ustna, trwa 60 minut, ale w czasie tego spotkania możemy przegadać wiele różnych rzeczy, przeprowadzić jakiś przesiewowy wywiad, przesiewowe próby i określić, czy u tego pacjenta jest dalej potrzeba działań, czy nie. Ten punkt konsultacyjny jest dla wszystkich osób. Czy jest spektrum, czy nie ma spektrum, czy jest podejrzenie, czy jest to rozwój neurotypowy, do tego punktu warto przyjść. Na stronie naszego stowarzyszenia jest także zakładka dla lekarzy i zakładka dla rodziców. Tam są przeróżne warsztaty, literatura i
Możecie Państwo do niej jak najbardziej zajrzeć. I w tej chwili trwa Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji w zakresie SEO, organizowany przez nasze stowarzyszenie. Również na stronie stowarzyszenia znajdziecie wykaz za chwilę, wykaz gabinetów, które na terenie całej Polski będą prowadziły takie bezpłatne konsultacje, na których będzie wykonywana tak zwana przesiewówka i które to spotkanie da Wam taką informację, czy będzie potrzeba dalszej pomocy, czy też niekoniecznie. Załączam także bibliografię, które mam nadzieję przyniesie Państwu jakąś inspirację i upewnienie się co do treści, o których dzisiaj mówiłam. Być może znajdziecie Państwo w niej także inspirację. Na tą chwilę ja już serdecznie dziękuję za uwagę. Chciałabym Państwa zaprosić do udziału w konferencji. W konferencji z cyklu Kocham Logopedię, poświęconej tym razem zaburzeniom komunikacji w autyzmie, więc jesteśmy cały czas w tym temacie. Na tej konferencji mam przyjemność być prelegentem, gdzie opowiem także o tej perspektywie procesów integracji sensorycznej, procesów przetwarzania sensorycznego w pracy z pacjentami ze spektrum. Konferencja jest online. Dostęp do tej konferencji macie Państwo przez 7 dni. O wszystkie kwestie możecie zapytać organizatorów. Bilety można nadal kupować. Konferencja odbędzie się 10 października. Po każdym tam panelu wykładowym zaplanowana jest dyskusja. Będzie można na żywo zadawać pytania i skorzystać no tak bardziej realnie z tej konferencji w sytuacji, kiedy mamy taki stan gospodarczo-polityczny na świecie, jaki mamy. Ja na tą chwilę bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam Państwa do dyskusji, do udziału w zadawaniu pytań. I tutaj tylko na chwilkę poproszę techniczną pomoc, w jaki sposób mogę się przełączyć na czat, żeby widzieć Państwa pytania, bo zapomniałam, jak mam dokonać tej akcji. Proszę tu o pomoc Państwa gospodarzy, bo nie pamiętam, w jaki sposób mam się przełączyć, żeby widzieć czat. Proszę o chwilę cierpliwości. Zapomniałam, jak uczynić przełączenie na czat. O, tutaj widzę. Tak? Tak. Okej, okay, dobrze. Tak, dziękuję bardzo i w takim razie czekam na pytania. Tak, dziękuję. Cieszę się bardzo, Pani Moniko, dziękuję. Dziękuję, ja również pozdrawiam. Pani Alicjo, również dziękuję za miłe słowo. Bardzo dziękuję. Tak, bardzo dziękuję. Strasznie szybko to tutaj przeskakuje. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Podziękowania dla organizatorów. Myślę, że widzą ten czat. Nie wiem, czy będą zaświadczenia. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję, ja również. Można znaleźć badania na naszej stronie i można znaleźć badania w naszym kwartalniku, więc absolutnie. Czy można wyłonić profil? Tak, można wyłonić profil sensoryczny u dziecka w wieku 14 lat, absolutnie tak. Jak ogarnąć pierwsze spotkanie? No na pewno spokojnie. Tutaj sobie nie wiem, czy poradzę z szybkim przepływem tego czatu. Muszę przytrzymać na chwilę, bo strasznie szybko to przeskakuje. Pani Edyto, próbuję odpowiedzieć, złapać Pani pytanie tutaj, ale jest to trudne. Na pewno delikatnie wprowadzać go w ten element terapii. Z
sprawdzić, czy są jakieś czynniki słuchowe, które powodują, że te uszy się zatykają jeszcze intensywniej w gabinecie. Być może warto zacząć od spotkania na podłodze, być może przed wejściem do sali warto zastosować taką intensywną stymulację proprioceptywną. Tutaj większej ilości wskazówek nie mogę udzielić, ponieważ nie widzę dziecka i byłoby to bardzo nieprofesjonalne. Nie wiem też, jaki jest profil sensoryczny tego pacjenta, więc to jest pacjent, którego warto obejrzeć w praktyce. Proszę też pamiętać, że każde trudne zachowanie, które demonstruje pacjent, jest komunikatem i nie możemy o tym zapominać, zatem musimy takiego pacjenta zweryfikować pod kątem sensorycznym absolutnie intensywnie. W jakich ośrodkach edukacyjnych można zdobyć kwalifikacje? Mili Państwo, nie wiem kto pyta, bo jest taki ciekawy nick, Brunhilda, prawdopodobnie Pani. Miła Pani, zapraszamy do naszego stowarzyszenia, prowadzimy i szkolenia pierwszego i drugiego stopnia i prowadzimy studia podyplomowe, więc zapraszamy do nas na szkolenia. Natomiast oferta studiów i kursów w zakresie integracji sensorycznej jest dosyć szeroka. My prowadzimy je od 20 lat i zwyczajnie zapraszam Panią do naszych miejsc, placówek w Polsce i w Warszawie. Dobrze, przewijam dalej i próbuję znaleźć następne pytanie. Strasznie mi to szybko tutaj leci. Dobrze, tu widzę. Bardzo dziękuję. Czy można wziąć Panią na szkolenie na rady? Tak, można wziąć od rad pedagogicznych w naszym stowarzyszeniu. Wydaje mi się, że są inne osoby, ale można mnie zamówić na taką radę personalnie. Jest taka możliwość. Czy echolalie mogą wesprzeć SI? Nie bardzo rozumiem pytanie Pani Jusko. Możemy użyciem echolalii wejść w jakiś element komunikacji z pacjentem. A czy echolalie może, czy usunięcie? No pytanie też, jaki charakter mają echolalie i czemu służą danemu pacjentowi? Jeżeli wynikają z jakiegoś wysokiego poziomu lęku, porządkowania świata, no to też bym pomyślała, że częściowo możemy mieć na tym wpływ. Natomiast proszę nie traktować metody SI jako cudownego leku na wszystkie możliwe trudności. To jest tylko metoda, podejście, które wyjaśnia pewien aspekt trudności z funkcjonowaniem pacjentów ze spektrum. Dobrze, tutaj bardzo dziękuję. Szkolenie rady, tak jak już odpowiedziałam, jest taka możliwość. Dobrze, chyba tu wszystko. Dziękuję, ja również dziękuję. Ucieka. Staram się zadać doświadczenie. Okej, dziękuję. Dziękuję, ja również dziękuję. Od czego zacząć terapię? Tak, proszę o cierpliwość. Trudnych zachowań czterolatka. Od ich diagnozy, od ich analizy. Ja jestem zwolenniczką takiego rozpisania, na czym polega trudne zachowanie, co było przed, co działo się po, co działo się w trakcie, jakie czynniki pojawiały się w trakcie trwania tego trudnego zachowania, jak ono długo występuje, co się dzieje w okolicy tego trudnego zachowania. I zawsze zaczynam od takiej analizy, najczęściej ona ma postać tabeli. I wtedy tak jakby to jest pierwsza możliwość. Dobrze, tu widzę dziecko w 8 klasie. Absolutnie może być poddane diagnozie i terapii. Tutaj to odpowiedziałam. Czy profil sensoryczny? Tak, profil sensoryczny może stworzyć, zbadać, ocenić tylko terapeuta SI, jak najbardziej. Dalej szukam. Od jakiego wieku należy przeprowadzać diagnozę SI? Nie ma ram wiekowych. Od poczęcia do starości. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Wszystko zależy od tego, jakich narzędzi musimy użyć do pacjenta w danym wieku. Czyli narzędzia dostosowujemy do wieku. Co w praktyce oznacza dieta sensoryczna? Częściowo Pani Olu 94 oznacza ograniczenie bodźców, częściowo oznacza dostarczenie bodźców, ale to bardziej bym o tym myślała w kontekście
aktywności, które pacjent musi na rzecz siebie, na rzecz swojego ciała wykonać w odpowiednich przedziałach czasowych z odpowiednią intensywnością. Dietę sensoryczną również konstruuje terapeuta C. Czy może przyczyną, że 10-letnia dziewczynka zaczęła lizać zewnętrzne powierzchnie swoich dłoni, wcześniej tego nie robiła? Jest to też do weryfikacji. Proszę pamiętać, że na rozwój pacjenta, czy z autyzmem, czy nie, wpływa masa różnych czynników. Kwestie sensoryczne mogą być jedną z wielu i warto się im przyjrzeć. Czy może Pani przeprowadzić szkolenie w szkole? Mogę, robię to z reguły w ramach prac stowarzyszenia, a czasem nie w ramach prac stowarzyszenia. Dobrze, czy do pracy z chłopcem, który wszystko wkłada do buzi i gryzie? Jeżeli tak się dzieje, Pani Ilono, najczęściej wydaje mi się, że pacjent poszukuje dodatkowej stymulacji sensorycznej, takiej dotykowo-proprioceptywnej, oralnej, orofacjalnej. Tutaj bym przede wszystkim zastanawiała się nad formułą jedzenia tego pacjenta. Czy dieta składa się z absolutnie tych rzeczy, które by dostarczały tej stymulacji w sposób naturalny, czyli jakieś twarde przegryzki, kotlety, marchewki, skóry od chleba i tak dalej, bo być może tutaj nie ma tej stymulacji i pacjent gryzie te rzeczy. Natomiast należy pamiętać o jednej rzeczy, która może Państwu wydawać się w pierwszej chwili taka niekoniecznie wprost oczywista. U pacjentów z nadwrażliwością dotykową obserwujemy bardzo silne poszukiwanie wrażeń proprioceptywnych, ponieważ jest to forma autostymulacji, autoterapii i jest to bardzo, bardzo ważny element tej pracy, które nie współpracuje. Z każdym dzieckiem można przeprowadzić wywiad. Jeżeli ja słyszę, że dziecko jest niebadalne, to najczęściej sobie myślę, że osoba, która wypowiada takie zdanie, mówi: ja nie umiem tego dziecka zbadać. I byłoby znacznie lepiej, znacznie uczciwiej dla rodziców i tego pacjenta, gdyby ta osoba powiedziała: proszę iść do innej osoby, bo ja nie umiem tego zrobić. Natomiast nie ma takiego pacjenta, którego nie dałoby się zbadać. Czas może grać większą rolę, dobór narzędzi. Natomiast na pewno nie ma takiego dziecka, które się nie da zbadać. Dobrze, dobrze, tu widzę. Czy u wszystkich dzieci z nadwrażliwością można stosować? Nie, absolutnie nie, Pani Kasiu. Ta sinusoida, która kiedyś była bardzo modna, to jest w przypadku wielu pacjentów zabójstwo. Ja bym zdecydowanie szła w stronę diagnozy słuchowej, przetwarzania słuchowego i używała profesjonalnych treningów słuchowych. Tomatisa, Johansena, Warnkego, jeżeli to jest dziecko współpracujące, Neuroflow, jeżeli to już jest dziecko wyżej językowe. Natomiast w pierwszym rzucie zdecydowanie Tomatis. Tutaj nie wiem, 28 lat, autysta. Polegająca na wciskaniu palcem do oka. Pani Anno, zdarzyło mi się spotkać takiego pacjenta w literaturze, u którego była tak zwana degeneracja nerwu wzrokowego. Co to oznacza? Że pacjent ten przez wiele miesięcy wciskał sobie gałkę oczną, którą otoczenie traktowało jako autostymulację, a u tego pacjenta pojawiała się stopniowo ślepota, bo degeneracja nerwu wzrokowego to jest ślepnięcie. W związku z tym pierwszą rzeczą, którą bym w tej sytuacji u tego młodego człowieka zrobiła, to ocena okulistyczna, czy tam się nic nie dzieje, badanie dna oka. Dopiero później brałabym się za kwestie, które w tym przypadku, jeśli wykluczona zostanie kwestia medyczna, mogą być rzeczywiście formą autostymulacji i można się zastanawiać nad formami aktywności wzrokowych, które by gdzieś tam mocno w te oczy uderzały, ale absolutnie nie przez świecenie obiektami w oczy, bo to jest niedopuszczalne. Nijak się ma do wyznaczników, co dalej? Proszę o diagnozę dla wychowawców. Nie rozumiem, Pani Edyto K., co oznacza nijak ma się do wyznaczników, co dalej? Proszę o diagnozę. Nie rozumiem tego stwierdzenia absolutnie. Idę dalej. Co można zrobić, czy można robić profil dziecku z głębokim upośledzeniem? Nie używamy słowa upośledzenie, używamy niepełnosprawność. Można ocenić profil sensoryczny. Drodzy Państwo, to tutaj nie wybrzmiało, bo też nie było czasu na te kwestie. Profil sensoryczny ma każdy człowiek. Ja mam profil sensoryczny, Państwo mają profil sensoryczny. Najważniejsze jest to, żeby działania, które się toczą w stosunku do dziecka, do nas, były spójne z profilem sensorycznym. Jeżeli są spójne, rozwój nasz jest optymalny. Jeżeli są niespójne, rozwój nasz będzie nierówny.
rozwijał potencjału tego, który mamy. Więc profil sensoryczny możemy ocenić u każdego pacjenta i znowu wszystko zależy od tego, jakich narzędzi używamy. Jakich narzędzi używa Pani do diagnozy 14-latka? Różnych, obserwacji klinicznych, profilu sensorycznego, testów, ponieważ testy u pacjentów ze spektrum możemy wykonać w takiej roli orientacyjnej, jak najbardziej. W związku z tym tutaj różne kwestionariusze, skale, wywiad pogłębiony, obserwacja przede wszystkim. W jaki sposób reagować na zaczepianie, popychanie kolegów przez chłopca autystycznego, komunikującego się za pomocą słów, prawdopodobnie chce złapać kontakt. Okej, to jest prawdopodobnie po pierwsze forma nawiązywania kontaktu, relacji, więc tutaj jakiś element tusów, takiej terapii z pedagogiem, który by modelował to zachowanie, to jest jeden wątek, a drugi być może, jeżeli mamy tutaj wątek sensoryczny poruszyć, to jest to być może poszukiwanie proprioceptywne i tutaj wdrożenie w ramach chociażby diety sensorycznej czy takiego pakietu aktywności dziennych, aktywności, które by wzmacniały to czucie, głębokie czucie proprioceptywne. U 6-miesięcznego dziecka tak, absolutnie, Pani Magdalenko, wykonujemy diagnozę od urodzenia i 6 miesięcy to jest absolutnie dobry moment, żeby ocenić profil sensoryczny i ustalić zakres wsparcia dla takiego malucha. Czy ssanie języka u dziecka w normie może być oznaką zaburzenia SI? Ssanie, drodzy Państwo, mają dwie funkcje. Jedna funkcja to ssanie żywieniowe, drugie ssanie jest uspokajające. Ssanie języka często u dzieci ma status uspokajający, więc tutaj jest pytanie o kwestię rozwoju psychicznego w rozumieniu zaspokojenia potrzeb psychicznych pacjenta. To jest raz, dwa. Ssanie języka może być elementem poszukiwania wrażeń sensorycznych, dostarczania sobie stymulacji i znowu tutaj bym się zastanawiała, jak ten pacjent sobie pojada, jaka jest jego codzienna dieta. Dlaczego poradnie nie robią profilu? Nie wiem, Pani Ewo z Wejherowa, dlaczego poradnie nie robią profilu. Profil inaczej to jest diagnoza sensoryczna, więc tak jakby ja używam tego terminu profil, bo jestem też autorką profilu sensorycznego dziecka dla dzieci ze spektrum między innymi, takiego narzędzia diagnostycznego, który posiada te wartości psychometryczne, czyli ma standaryzację, czyli trafność i rzetelność, natomiast poradnie najczęściej robią diagnozy. Od czego zacząć terapię dziecka z nadwrażliwością orofacjalnej? Wszystkie terapie dziecka z nadwrażliwością zaczynamy od dużej dawki aktywności przedsionkowo-proprioceptywnych. Taka jest formuła pracy w zakresie SI. I tutaj na pewno również dużo aktywności z czucia głębokiego w obszarze ręki i tego aparatu artykulacyjnego. Oczywiście o tyle, o ile da się wejść. Jestem po szkoleniu motopedagogii Move to Learn, czy są z nimi związane? Metoda Move to Learn i motopedagogika to szczerze mówiąc pierwszy raz słyszę takie określenie, ale domyślam się, jakie jest tło tej metody. Move to Learn jest mi znane, bardzo miłe. Nie jest to metoda, proszę pamiętać, metoda to absolutnie nie. Metoda to jest coś znacznie większego. To są programy terapeutyczne. Motopedagogiki nie znam, natomiast Move to Learn to jest na pewno program. Zresztą bardzo fajny, niezwykle prosty i taki bardzo przyjazny dzieciom. Natomiast czy są z nimi związane pod kątem treści? Nasze studia podyplomowe z SI związane są z SI i z rozwojem dziecka. Natomiast czy inne studia SI są związane z tymi treściami? Nie wiem, nie umiem powiedzieć. Dobrze, tu dziękuję bardzo za miłe słowa. Czy opinia SI charakterystyczna w AST oznacza, że dziecko ma spektrum? Czy opinia SI charakterystyczna w AST... Nie rozumiem, przepraszam Pani Kasiu, nie rozumiem tego pytania kompletnie, więc jeżeli się uda, może Pani je zadać, ja je za chwilę odczytam gdzieś tam na dole. Dobrze, dziękuję. Jak zaburzenia do przetwarzania słuchowego, zaburzeń słuchu fonemowego mogą mieć związek i tutaj absolutnie nie czuję się specjalistką od zaburzeń przetwarzania słuchowego i kieruję pacjentów do ośrodków, które zajmują się diagnostyką przetwarzania słuchowego. Na przykład w Warszawie w mojej ocenie fantastycznym i bardzo profesjonalnym miejscem jest fonetika i tam ogrom wiedzy i doświadczenia terapeutycznego się pojawi. 9-latek gryzie bluzki w normie, co dalej. To może być aspekt nadwrażliwości dotykowej i tutaj znowu pytanie o to, jak sobie pacjent zjada różne rzeczy.
Jak pracować z dzieckiem, które źle funkcjonuje z powodu zaburzeń nerwu błędnego? Nerw błędny zaburza się z jakiegoś powodu, czy było zapalenie, czy coś się działo, dlaczego tak się dzieje. Poza tym pytanie, ten nerw błędny, co nam jeszcze daje? Czy są to problemy z równowagą, czy to są problemy o typie nudności, wymiotów? Trudno mi powiedzieć, Pani Justyno, odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem, co ma Pani na myśli i jakie jest tło zaburzeń nerwu błędnego. Proszę pamiętać, że terapia SI to nie jest cud. Jeżeli mamy do czynienia z uszkodzeniem struktury czy nerwu, no to my możemy bazować mocno na mechanizmach neuroplastyczności kompensacji, ale my nie przywrócimy różnych sprawności od tak, więc tutaj musiałabym znać więcej medycznego tła tej trudności, którą Pani zgłasza. Autystyk wysoko funkcjonujący ogarnia wszystko na lekcjach, brak objawu. Bardzo się cieszę, Pani Edyto, że tak jest. Super cieszymy się, bo jak pokazują badania, nie wszyscy pacjenci muszą mieć zaburzenia z przetwarzaniem sensorycznym. Za pomocą jakiego narzędzia bada dokonuje Pani diagnozy logopedycznej dzieci do lat 7? Ja, Pani Moniko, nie pracuję klasycznymi metodami logopedycznymi. Mi jest bardzo bliska metoda krakowska, więc jeżeli dokonuję diagnozy, to głównie według tych parametrów, które się w metodzie krakowskiej przyjmuje i taką formułę pracy też z pacjentami ze spektrum i nie tylko przyjmuję. Metoda uczenia sylabowego, również uczenia języka jest mi bardzo bliska. Mój starszy syn ma zespół Downa, on nauczył się pisać i czytać właśnie dzięki metodzie krakowskiej i w związku z użyciem tej metody poprawiła się także jakość jego artykulacji i też jakość mowy, więc takie narzędzia logopedyczne stricte na tą chwilę trudne by były dla mnie do wymienienia. Czy tego nie wiem. Ode mnie materiałów na razie nie planowałam, żebyście Państwo dostawali. Czy terapię słuchową można zastosować u werbalnego autysty w celu poprawy koncentracji? Czy nie będzie miało... Nie, absolutnie nie, dlatego że poprawiamy wiele różnych parametrów. To jest raz. Dwa, nie musi Pani stosować Tomatisa, może Pani zastosować metodę Warnkego czy Neuroflow, bardzo pozytywnie oceniane przez specjalistów metody, więc warto do nich sięgnąć. Natomiast dla poprawy koncentracji u wielu pacjentów, w spektrum także, użycie biofeedbacku może być bardzo korzystne, więc jak najbardziej proszę do tego jeszcze się gdzieś tam odwołać. Chłopiec gryzie paznokcie, od stóp długopisy, ołówki. To pytanie się przejawia, bo tam było, że dziecko gryzie ręce, gryzie bluzki. To może być element nadwrażliwości oralnej i próby kompensowania takiej strategii autoterapeutycznej, ale znowu musiałabym tego pacjenta obejrzeć albo przynajmniej wiedzieć coś na jego temat znacznie więcej, więc nie umiem w taki sposób odpowiedzieć jednoznacznie. Na pewno możemy zacząć tutaj od stymulacji proprioceptywnej, czyli takich wrażeń na całe ciało. Wygryzał dziury w rękawach, również gryzł bluzki. Terapia SI pomogła. No jeżeli tłem jest nadwrażliwość dotykowa, no to tak. Treningów w przypadku biofeedbacku u dzieci ze spektrum. To jest bardzo dobra metoda. Pytanie, czy formuła tej metody, Pani Edyto, dla dziecka ze spektrum jest właściwa. To znaczy, trening ten, proszę pamiętać, jest w kontakcie z komputerem, trzeba mieć kable, trzeba wytrzymać, trzeba wcześniej zrobić QEG albo EG. No i to są najczęściej takie kryteria, które utrudniają dostęp, takie czynniki, które mogą utrudniać dostęp do tej metody, do treningów biofeedbacku. Natomiast ogólnie ja oceniam wartość biofeedbacku bardzo wysoko. Sama korzystałam, zresztą na przykład w terapii ADHD jest to jedna z wielu pierwszego rzutu terapii. I bardzo myślę, że wysokie ma notowania. Dobrze. Grysołówki, paznokcie, tak. No dlatego tu ktoś, Pani Iskierka odpowiada, że ściskanie piłeczek gniotków to jest propriocepcja, mili Państwo. Onanizacja, onanizm. Onanizm, czyli masturbacja, Pani Julito, u półtorarocznego dziecka. Od czego zacząć? Przede wszystkim go obejrzeć. Trzeba go obejrzeć, ponieważ onanizm wczesnodziecięcy może mieć różne podłoża. Często jest podłoże takie psychiczne, w sensie niezaspokojona potrzeba bliskości, jakaś rozłąka, rozstanie, pewna trudność emocjonalna dla pacjenta. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo często jest to próba rozładowania napięcia, ale nie napięcia seksualnego absolutnie, tylko napięcia związanego z nadmiarem stymulacji, z nadmiarem bodźców. A od czego zacząć? No, najpierw zacząć od obejrzenia pacjenta, to raz, a dwa, na pewno duża dawka bodźców proprioceptywnych może być tutaj przydatna.
Terapii stąd pytanie, ok, dobra, organizacja u dziecka, od czego zacząć, może być przyczyn. O, aha, dobra, organizacja, już sobie odpowiedzieliśmy, by feedback od roku, są sukcesy, super. Jak rozumieć opinię o poradnych, że występujące zaburzenia SNI są charakterystyczne w spektrum? Nie bardzo wiem, czy jest to diagnoza wstępna, czy po prostu 10-latek ze spektrum. W spektrum się spodziewamy najczęściej zaburzeń modulacji i zaburzeń posturalnych, Pani Kasiu. W związku z tym, no jeżeli typowa dla spektrum, to najczęściej wyobrażałabym sobie takiego pacjenta, ale pacjent pacjentowi w spektrum nierówny, więc rozumiem, że to jest jakiś taki ogólny zarys tej informacji diagnostycznej, natomiast pacjent ten powinien mieć dokładnie wykreślone, z czym ma problem, a z czym problemu nie ma, bo może mieć problemy posturalne o typie praksji, a nie mieć innych problemów, na przykład mieć dobrą równowagę czy dobre napięcie, albo odwrotnie, więc to jest absolutnie do zbadania. Czy klasyczny, dobrze zaplanowany trening słuchowy z użyciem dźwięków, instrumentów oraz dźwięków mowy może być stosowany u dziecka, u którego podwrażliwość? Tak, myślę, że jak najbardziej tak, nie ma przeciwwskazań. U pacjentów z podwrażliwością słuchową w ogóle często używamy takiej bardziej intensywniejszej, gęściejszej, jeśli chodzi o częstotliwość, formuły stymulacji dźwiękami. Jak najbardziej warto też pobudzać próg pobudzenia tego pacjenta nie tylko przez elementy słuchowe, bo pytanie, czy to jest tylko podwrażliwość słuchowa, czy to jest w ogóle podwrażliwość sensoryczna, więc u tego pacjenta zdecydowanie bardziej bym w ogóle weryfikowała cały profil sensoryczny, bo jeżeli mamy typ podwrażliwości w ogóle, to wówczas musimy działać na całość, a nie tylko na bodźce słuchowe. Ale tak, jak najbardziej ta formuła jest ok, dobra. Nie widzę pytań, mi się już nic nie wyświetla. Jeżeli nie mamy już pytań, to jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę, za uczestnictwo, za tyle dobrych i miłych, ciepłych słów. Odpowiedzi na pytania zawsze muszą być takie bardzo szybkie, no bo taka jest formuła tychże spotkań. Jeżeli Państwa interesują te kwestie bardziej, no to trzeba się zgłosić do osoby, która prowadzi terapię. Czy dziecko z niedosłuchem stopnia umiarkowanego, jeszcze mamy pytania, kwalifikuje się do terapii SI biofeedback? W jakim zakresie na pewno pacjentowi z niedosłuchem, zwłaszcza z, tak, umiarkowanego, myślę, że kwalifikuje się jak najbardziej do terapii SI, do biofeedbacku myślę, że również tak, natomiast efektywność, proszę pamiętać, że tam, gdzie mamy bardzo duże zaburzenia w rozwoju, efektywność wszystkich metod, nie tylko metody SI, każdej innej będzie miała swoje ograniczenie. Czy podnoszenie głosu, krzyki dziecka z zaburzeniami SI zawsze oznacza problem? Może, ale nie musi. To także mogą być problemy o typie emocjonalnym, takim wychowawczym czasem też, więc warto się temu przyjrzeć. Czy to już tak? Czy latek ze spektrum na pobudliwość, trudności w skupieniu uwagi, zaburzenia przetwarzania, jak logopeda, który nie jest w przedszkolu, może korzystać z wiedzy. Zapraszamy na warsztaty, zapraszamy na chociażby kurs pierwszego stopnia, który gdzieś pozwala zalogować się w tej przestrzeni i zapraszamy do poszerzenia swoich kompetencji, bo w mojej ocenie każda osoba, która pracuje z małymi dziećmi, czy w ogóle z dziećmi, powinna przejść przez szkolenie w zakresie podstawowej wiedzy na temat procesów przetwarzania sensorycznego, bo czy nam się to podoba, czy nie, czy uznajemy jakąś metodę, czy nie, człowiek rozwija się przez dopływ bodźców, przez procesy zmysłowo-ruchowe, przez procesy integracji zmysłowo-ruchowej. W związku z tym musimy uznać, że taka jest ścieżka rozwojowa każdego z nas. W związku z tym musimy mieć świadomość, że niedobór w tej ścieżce czegoś lub nadmiar czegoś będzie wpływał na rozwój. Dlatego bez względu na to, czy ktoś chce kontynuować terapię SI w kontekście bycia terapeutą i uprawiania jej na żywo, czy chce tylko zdobyć jakąś wiedzę i używać jej do swojej działki, uważam, że powinien przejść przeszkolenie w zakresie przynajmniej pierwszego stopnia. A jeżeli poczuje potrzebę, przejść na dwójkę, co nie jest równoznaczne z koniecznością prowadzenia terapii. Choć mamy bardzo wielu logopedów i absolutnie
bardzo intensywnie, aktywnie, nie prowadząc terapii SI w sensu stricto, używają technik aktywności terapeutycznych na swoich zajęciach, podnosząc jakość swojej pracy i tak optymalizując działania swoje i pacjenta. Czekamy jeszcze chwilę, bo znowu wyświetlają mi się tylko podziękowania. Ja również życzę Państwu spokojnej nocy. Czy trzeba skończyć studia? Tak, trzeba skończyć studia. Na naszej stronie, w pewnym miejscu w regulaminie, Pani Joanno, znajdzie Pani informacje, jakie studia należy skończyć, magisterskie, żeby zostać terapeutą SI, czy dostać się na studia. Kurs wystarczy do prowadzenia diagnozy i terapii SI, bo kurs trwa 188 godzin, czyli jest bardzo solidną formą doskonalenia zawodowego. Natomiast studia, które oczywiście mają więcej godzin, ale właśnie dlatego mają więcej, że mają jeszcze obudowę teoretyczną. Natomiast w ramach naszych studiów realizujemy dokładnie nasze kursy. Tylko one są rozbite na zjazdy, rozbite na czasem na przedmioty. Natomiast gdyby ktoś chciał przyjść do nas na studia i do nas na kursy, to spotka się dokładnie z tymi samymi treściami omawianymi w tych samych nawet dniach. Natomiast na studiach jeszcze ta obudowa psychologiczno-pedagogiczna, prawna się znajduje, więc po prostu jest szerzej, no ale też zajmują więcej czasu. Tak, mogą być podyplomowe, oczywiście. Gdzie można się szkolić? My zapraszamy Pani Anno do nas, do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów SI i na studia, które prowadzimy we współpracy z Akademią Pedagogii Specjalnej, a być może w niedługim czasie jeszcze z inną uczelnią. Ale organizujemy także kursy wyjazdowe na terenie całej Polski, więc tak. Dziecko 5-letnie z zespołem Downa liże wszystko. Czy możemy coś z tym zrobić? Na pewno takie dziecko jest do oglądu w ogóle, natomiast to też jest jakaś forma poszukiwania. Taki etap rozwojowy, który nam się trochę przesunął w tą drugą stronę. Natomiast no, na pewno jest to jakaś potrzeba, bo to, co jeszcze bym chciała tutaj wybrzmieć na koniec, jeśli jeszcze są osoby, które nas słuchają w dużej ilości, to, żebyśmy patrzyli na pacjentów przez pryzmat potrzeb. Potrzeb sensorycznych, tego, co możemy im w ramach tych potrzeb dać. Diagnozy takie medyczne, diagnozy takie kliniczne są oczywiście ważne. Czy praca z dzieckiem zajmuje kilku specjalistów, którzy nie współpracują? Bardzo bym chciała, Pani Edyto, żeby specjaliści ze sobą współpracowali. Wiem o tym, że czasem, że tak się nie dzieje. Nie umiem powiedzieć, nie umiem. No, pewno bardziej nie ma sensu niż ma sens, ale jeżeli się okaże, że rezygnacja z tych specjalistów wybranych oznacza, że dziecko nie ma do czegoś dostępu, no to tutaj odpowiedź też jest jednoznaczna. SI pomaga w przezwyciężaniu. Pozdrawiam Pani Marto, ja również Pani Anno Marianno pozdrawiam. Proszę podać uczelnię. Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Nasza uczelnia Marii Grzegorzewskiej na ulicy Szczęśliwickiej. Tak, może być Pani magistrem fizjoterapii, pedagogiki. Nie, studia z przygotowywania pedagogicznego moim zdaniem są niewystarczające, ale proszę na to zerknąć. Nie, online nie. Nie prowadzimy takiej formuły w ramach kursów. Nie możemy tego zrobić. Nie, to się nie nadaje. To jest wyłącznie do pracy realnej. Terapeuta SI, diagnosta SI? Tak, tak, Pani Ewo z Wejherowa, tylko proszę pamiętać, że niektórzy terapeuci SI nie chcą robić diagnoz, boją się, bo jest to proces, to jest praca detektywa, a w wielu przypadkach bardzo trudna działka. Dlaczego? Dlatego, że Państwo tutaj pytacie, jak diagnozować, czy można diagnozować 6-miesięczne, a 14-letnie, a 28-letnie. No trzeba się trochę napracować, a kiedy terapeuta dostaje już diagnozę, to już mu troszeczkę łatwiej, więc niektórzy terapeuci SI, którzy absolutnie mają prawo do diagnozy, nie chcą jej robić. Ja też dziękuję. Cieszę się, że kogoś zmotywowałam i cieszę się, że kogoś zainspirowałam. Super, dziękuję. Okej. Okay. Nie wiem, czy możemy liczyć na kolejne szkolenia ze mną. To nie jest pytanie do mnie. Tak, a po licencjacie? Zależy z czego? Na jedynkę tak, Pani Asiu, na dwójkę moim zdaniem nie, ale proszę pamiętać, że trzeba to zweryfikować na stronie naszego stowarzyszenia. Dobrze, to
Ja się z Państwem pożegnam, bo mocno przekroczyliśmy czas naszego spotkania. Bardzo mi miło było się z Państwem spotkać. Przypominam o konferencji 10 października. Widzimy się częściowo w ramach nagrania, częściowo na żywo w sesji pytań. Dobrej nocy dla wszystkich i zapraszam do uwzględnienia profilu sensorycznego w życiu pacjentów i w życiu własnym. Tak, dają uprawnienia do pracy samodzielnej w gabinecie. Zgrzytanie zębami, bruksizm, bardzo często poszukiwanie stymulacji proprioceptywnej. Do zobaczenia w sobotę. Tak jest. Tak. Dziękuję. Dziękuję Pani Justyno. Myślę, że skończymy nasze spotkanie.